Czasem zwykłe rzeczy skrywają rzeczy niezwykłe. Na przykład futbolówka. W rękach 26-letniej Jessica O. Matthews zamieniła się w coś magicznego. Mieszkająca w Nowym Jorku Jessica opowie nam o swoim elektryzującym pomyśle specjalnej futbolówce o nazwie Socket. Ma zapewniać prąd tam, gdzie jest najbardziej potrzebny. Opowiedz, jak to działa. To generująca elektryczność piłka dla krajów rozwijających się. Nie trzeba jej pompować i nie ulatuje z niej powietrze. W środku jest mechanizm gromadzący energię kinetyczną, czyli energię ruchu powstającą w czasie gry. Jest ona magazynowana w piłce, aby można jej było używać jako źródła energii. Pod panelem jest gniazdo, do którego podpina się lampkę. Zabawa w ciągu dnia pozwala uczyć się po zmroku. Gromadzimy energię piłki obracającej się po boisku. W środku jest mechanizm wykorzystujący wahadełko. Słychać, jak się obraca. Brzmi jak wesoła mysz. To prawda. Wahadełko wprawia w ruch silnik ładujący akumulator litowo-jonowy, który przechowuje energię. Energia kinetyczna jest zamieniana w elektryczność. Kiedy trzeba, podłączamy lampkę. Jak długo świecą te diody? Jedna godzina gry zapewnia do 3 godzin światła. Źródłem inspiracji dla Jessica były 2 obserwacje, które poczyniła podczas podróży do Nigerii. Pierwszą był brak dostępu do odnawialnej energii, uniemożliwiający naukę w nocy. Druga dotyczyła tego, że pomimo trudnej sytuacji materialnej, dzieci zapominają o wszelkich troskach, grając w futbol. Jessica zaczęła pracować nad soketem 7 lat temu, podczas studiów na Uniwersytecie Harvarda. Stale udoskonalała piłkę. To już 7. generacja produktu. Dziś przejdzie nieplanowany test uderzeniowy. Przetrwała ją bez problemu. Jessica widziała, jak dzieci na całym świecie zachwycają się futbolem i innowacjami. Dzięki światłu z soketa mogą czytać, uczyć się i inspirować. Oprócz piłki, jej zespół stworzył również program nauczania przedstawiający dzieciom proces tworzenia wynalazków. Chcemy ujarzmić ich pewność siebie, kreatywność i pasję w sensie dosłownym i w przenośni. Stworzyć coś, co oprócz zabawy da ludziom wolność tworzenia. Światło wygenerowane dzięki piłce oświetla podręczniki po zmroku i daje nadzieję wielu młodym umysłom.